Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zasady kierowcy autobusu miejskiego, w której mówimy o tym, jakie zasady musi przestrzegać kierowca autobusu. Dzisiaj jesteśmy przy zasadzie 20. Dokumenty, które musi posiadać kierowca z zasady. To, że jeździmy na linię autobusami, to wie każdy. Myślę, że tego nie trzeba tłumaczyć. Ale oprócz pobierania autobusu rano, kierowca ma też obowiązek zabrać ze sobą dokumenty. Sobie opowiemy, jakie to są dokumenty. Przychodząc do pracy, mamy obowiązek, oczywiście przypisany autobus, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, zabrać. I też jest taka specjalna rozpiska, w której przy moim nazwisku jest dany autobus i dana linia, na której jeżdżę. I to też nie jest tak, że mogę sobie wziąć autobus jaki chcę, po prostu ten autobus jest na dany dzień do mojej linii, do mojego nazwiska przypisany. Jeśli jest zmiana, to do nazwiska zmiennika, który jest napisany obok. Najważniejszy dokument to dokument teczka autobusu, w której jest zawarty numer autobusu, dowód rejestracyjny, zezwolenie przewoźnika drogowego, czyli taki różowy blankiet, dodatkowo dowód uczestniczenia w programie Viatol. Następnie pobieramy dokument liniowy, czyli zezwolenie na linię, bo to nie jest tak, że możemy się zatrzymywać na każdym przystanku autobusowym, tylko na tym, na którym jest wydane zezwolenie. W zezwoleniu na linię jest jasno napisane, na których przystankach mamy się zatrzymywać, gdzie konkretnie są nasze przystanki, jak wygląda trasa, jak wygląda rozkład jazdy, tam wszystko właśnie jest to opisane i to musimy o to zadbać. No i kolejną rzeczą oprócz tego jest karta drogowa. To jest kolejny dokument, który musimy ze sobą zabrać, aby na bieżąco wypisywać dokument jazdy i wydaje mi się, że to są te najważniejsze dokumenty. Oprócz tego dokumenty, które muszę pamiętać, to identyfikator służbowy, który wywieszam z przodu i widać mój numer służbowy, nazwę firmy. To też jest bardzo ważne, bo bez tego ludzie, którzy składają skargi, nie wiedzieliby na kogo i po co i jak. A z drugiej strony muszą też wiedzieć, z kim jadą. Ja nie mam przed sobą imienia i nazwiska, mam numer służbowy. To jest kolejna rzecz, którą muszę posiadać w autobusie. Też ja dodatkowo posiadam takie dokumenty jak bilety, to też uważam, że to jest dokument. Chip do tankowania autobusu to może nie jest dokument, ale to jest akcesoria do autobusu, to też muszę o tym pamiętać. I zarządzenia to są kolejne dokumenty, które rano muszę, mam obowiązek zabrać ze swojej teczki, gdzie na przykład wczoraj jeździłem i wszystko było dobrze, a już jutro jest zarządzenie, które zmienia kompletnie trasę i nazwę przystanku. I wtedy jestem zobligowany znać tą trasę, znać ten przystanek, znać na przykład objazd i z tym zarządzeniem się zapoznać. No i też potem zabierając rano dokumenty, przygotowuję dokumenty dla zmiennika, który po południu przejmuje autobus i wtedy on zapoznaje się z tym zarządzeniem, z tym objazdem trasy. I widzicie, zobaczcie, jakie to ma znaczenie, że nie wezmę jednego zarządzenia i już mój zmiennik, który przyjedzie po mnie, nie będzie wiedział o tym zarządzeniu, nie będzie wiedział o zmianie trasy i może źle pojechać. Albo też nie będzie miał dokumentów, nie będzie miał zezwolenia na linię, nie będzie miał zezwolenia przewoźnika drogowego, nie będzie miał dowodu rejestracyjnego. Dlatego my, kierowcy, jesteśmy zobowiązani, żeby te dokumenty mieć. No, myślę, że mało osób o tym wie, że my musimy, kierowcy, jakieś dokumenty wozić ze sobą. No i najważniejsze, oczywiście, rozkład jazdy. To jest najważniejszy dokument dostępny gdziekolwiek indziej na daną linię. I to też jest ważne, żeby to zezwolenie wziąć prawidłowe. Jak to wygląda?
krótki odcinek. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, daj znać w komentarzu, jak ci się to podoba. I do następnego odcinka. Jeśli nie widziałeś w ogóle tej serii, to zapraszam do pierwszego odcinka. Wystarczy wejść w playlistę i tam sobie rozwinąć wszystkie odcinki. A można też zobaczyć, warto, poprzednie serie, co denerwuje kierowcę autobusu miejskiego, co lubi kierowcę autobusu miejskiego. Także serdecznie zapraszam.